Czas na wagę muszą Maciej Jóźwik, Gwardia Szczytno w czerwonym narożniku, a w niebieskim narożniku Grzegorz Kozłowski, hetman Białystok, były zawodnik warszawskiej Gwardii, w jego narożniku zresztą trener z klubu ze stolicy Roman Misiewicz. Kozłowski ma za sobą starty w lidze World Series of Boxing na dystansie 5 rund. Stoczył tam jedną walkę. Jak poradzi sobie w konfrontacji z Jóźwikiem? Za chwilę pierwszy gong i będziemy mogli zobaczyć, kto będzie lepiej prezentował się na ringu w Ostródzie. Kozłowski nie imponuje warunkami fizycznymi, 160 cm wzrostu, ale jest zawodnikiem niezmiernie charakternym, lubiącym walkę w półdystansie, bijącym seriami. Obyśmy takiego Kozłowskiego zobaczyli w ringu. Od razu agresywnie wystrzelił lewym sierpowym, ale Jóźwik czujny zdołał uniknąć tego uderzenia. 2-3 lewe proste. Od razu balans Kozłowskiego dynamiczny na nogach. Przy jego warunkach fizycznych jest to warunek no niemalże konieczny. Nogi muszą być szybkie, żeby doskakiwać do przeciwnika i zasypywać go seriami ciosów. Warto zwrócić uwagę na ciosy bite na korpus w wykonaniu Kozłowskiego. On wielokrotnie pokazywał, że w tej aurze czuje się najlepiej, że ciosy na korpus najlepiej mu wychodzą. Na razie poluje jednak na głowę Jóźwika. Presja w wykonaniu Kozłowskiego większa niż ze strony Jóźwika z Gwardii Szczytno. Szybko odskoczył Kozłowski, uniknął prawego prostego Jóźwika. W tej chwili Jóźwik zaatakował, ale rękawice były na swoim miejscu i Kozłowski nie dał się trafić. Tym razem dwaj zawodnicy boksujący z normalnej pozycji, lewa ręka z przodu. Mocno trafił lewym sierpowym, Kozłowski dołożył do tego prawą rękę, ale absolutnie nie zrobiło to wrażenia na Jóźwiku. Dobry balans Maćka Jóźwika. Podwójny lewy prosty, zakończył lewym prostym na dół Kozłowski tę akcję. Ma zawodnika teraz w narożniku, ale Jóźwik jak najszybciej chce z tego narożnika uciec. I jesteśmy już bliżej środka ringu. Myślę, że tutaj będzie lepiej czuł się Jóźwik, ale widzimy, jak sprytnie Kozłowski zachodzi go z lewej, z prawej strony. Na razie nie daje rozwinąć skrzydeł Jóźwikowi. No i narożnik, jeden, drugi, lewy sierpowy na dół, prawy sierpowy, lewy sierpowy na dół. Cała seria ciosów w wykonaniu Kozłowskiego, odpowiadał Jóźwik, ale na pewno bardziej dynamiczne, bardziej energetyczne były ataki Kozłowskiego. Kozłowski do tej pory jedna walka w WSB. Przegrana z Gairbekiem Germanowem, czterokrotnym brązowym medalistą Azerbejdżanu i indywidualnym mistrzem w WSB. No taka lekcja jest na pewno bezcenna dla Kozłowskiego. I teraz zbiera tego plony. Widzimy kolejne lewe sierpowe. Za chwilę będzie koniec pierwszej rundy, lepszej w wykonaniu Grzegorza Kozłowskiego. On był stroną nacierającą. Z całą pewnością sędziowie musieli to widzieć, a my z kolei widzimy teraz czerwony narożnik, Maciej Jóźwik, jego trener, Gwardia Szczytno. Ciężko boksuje się z takim przeciwnikiem jak Kozłowski, który cały czas za tobą goni, cały czas wywiera presję. Nie można rozwinąć skrzydeł, nie można boksować na dystans. Tuż po tej walce będziemy mieli kolejne emocje w ringu. Dawid Michelus i Michał Smerdel.
Druga runda pojedynku Kozłowskiego z Maciejem Jóźwikiem. Czy scenariusz będzie podobny? Znowu będzie presję wywierał Kozłowski? No poczekamy. Lewy prosty Jóźwika powinien stopować te zapędy Kozłowskiego, ale nie ma lewego prostego. Zbyt pasywny jest Jóźwika, to jest woda na młyn Kozłowskiego. I tak jak teraz właśnie stara się zastopować Kozłowskiego tymi lewymi prostymi. Zmusić go do odwrotu, no ale nie ma szans. Kozłowski spycha zawodnika na linę i od razu lewy sierpowy wbity na korpus. Takie ciosy odbierają energię bez wątpienia. No ale nie mamy wątpliwości, że Maciej Jóźwik jest dobrze przygotowany do tego startu. Teraz z klinczu lewym sierpowym z góry uderzył Kozłowski. Ładny balans Kozłowskiego, zszedł niżej, obniżył pozycję i wystrzelił lewym sierpowym bezpośrednim na górę. No tym razem Grzesiek nie poluje tylko na korpus, ale także stara się trafiać w głowę Jóźwika. Widzimy, że w niektórych momentach Jóźwik nisko opuszcza rękawice i polega na swoim balansie, na refleksie. Zobaczymy, czy tego nie zgubi w którymś momencie, bo szybkie nogi Kozłowskiego mogą go dopaść. Klincz i w klinczu też lepszy jest Kozłowski, ale wyszedł Jóźwik prawym sierpowym, no i trafił. Aczkolwiek sędzia ringowy tym razem zwraca uwagę Jóźwikowi. Prawy sierpowy na dół Kozłowskiego, lewy sierpowy. To jest chyba najmocniejsza broń pięściarza reprezentującego w tej chwili barwy hetmana Białystok. I koniec klinczu, ostatnie sekundy drugiej rundy. Finału wagi do 52 kg. Druga runda zakończona. Tym razem narożnik Grzegorza Kozłowskiego. Jakiś tam krótki komentarz Grzesiek w kierunku trenera wystosował. No niestety nie mam zdolności czytania z ruchu warg, więc nie wiedziałem, co przekazał trenerowi młody podopieczny. Grzegorz Kozłowski, także 20-latek, 93 rok urodzenia. W ubiegłym roku przegrywał Grzegorz Kozłowski dwukrotnie z Bryndą. Raz przegrał z Gudelem, ale wszystkie pozostałe boje zapisywał na swoje konto. Na razie jest na dobrej drodze, żeby również dzisiejszą konfrontację z Jóźwikiem rozwiązać po swojej myśli i sięgnąć po zwycięstwo podczas Grand Prix w Ostródzie. A przyznać trzeba, że Ostróda to jest naprawdę sportowe miasto, dzieje się tutaj dużo poza tą nowoczesną halą, na której jesteśmy w tej chwili. Są także promowane tutaj usilnie inne dyscypliny sportu. Jest przystań żeglugowa, więc nie tylko boks, ale również sporty wodne mamy. Tutaj stadion piłkarski, mamy aquapark. No dużo się dzieje, miasto nie jest duże, ale sport jest naprawdę mocno promowany. No i oby więcej takich miejsc było w Polsce. Mocny lewy sierpowy Kozłowskiego na górę. Teraz będzie szukał ponowienia. Ale zawziął się Jóźwik, też stara się odpowiadać na te ataki Kozłowskiego. Głowa troszkę wyżej, poprosił sędzia Macieja Jóźwika. No jest wyższy od Kozłowskiego. Ale widzimy, jak obniża pozycję w półdystansie i coraz częściej decyduje się na wymianę cios za cios z Kozłowskim. Ostrzeżenie dla Jóźwika za atak głową. Kilkukrotnie zwracał na to ringowy uwagę i tym razem postanowił już sięgnąć po drastyczniejsze metody, czyli ostrzeżenie, ostatnia runda tego pojedynku, więc nie powinno tutaj być już większych problemów. Stoi w miejscu Jóźwik, nie odskakuje nogami i stwarza tylko okazję Kozłowskiemu do kolejnych ataków.
przestrzelił teraz lewym sierpowym Kozłowski. Tym razem uwaga skierowana do Kozłowskiego, więc sędzia równomiernie, można powiedzieć, śle te swoje uwagi do jednego, do drugiego zawodnika. Znowu klincz, tak trochę w stylu Mickiego Warda i Arturo Gottiego. Teraz mamy walkę, ale mocno zakończył tę akcję Maciej Jóźwik. Nasada w okolice ucha. O, bardzo niebezpieczny cios. W końcu Jóźwik zapracował w obronie, uniknął lewego sierpowego Kozłowskiego. Zabrakło jednak zdecydowania, żeby przeprowadzić swój atak. Mocno prawym sierpowym w okolice ucha strzelił Kozłowski. Widzimy, jak te głowy zawodników pracują. Gdyby nie kaski, to mielibyśmy chyba naprawdę kilka rozcięć. Koniec drugiej finałowej walki podczas Grand Prix w Ostródzie. Waga do 52 kg. Lepszym zawodnikiem z tej pary był Grzegorz Kozłowski, hetman Białystok, wcześniej Gwardia Warszawa. Pan Sławomir Sadowski, a dla najmłodszego zawodnika dyrektor pierwszy zawodów kierownik Kozakiewicz. Wydaje się, że werdykt nie powinien być dla sędziów żadnym problemem. W pierwszej walce mieliśmy jednogłośną decyzję. 3-0 zwyciężył Arkadiusz Lubomski. Czy tutaj będziemy mieli powtórkę z rozrywki? Na razie lepsze warunki stwarza nam niebieski narożnik, bo Lubomski również boksował w niebieskim. Twarda walka w wykonaniu Lubomskiego i Kozłowskiego. Grzesiek prezentuje styl, który może się podobać. Mam wrażenie, że styl troszeczkę stworzony do boksu zawodowego. Tym bardziej więc cieszymy się, że reprezentuje barwy Hussars Poland w lidze World Series of Boxing. I nie mogło być wątpliwości, jednogłośnie na punkty walkę wygrał Grzegorz Kozłowski, trenujący na co dzień w Feniksie w Warszawa. I w tej chwili wręczenie pucharów dla najmłodszego zawodnika, czyli dla Macieja Jóźwika. Młody pięściarz, a takie lekcje jak dzisiaj z Grzegorzem Kozłowskim są nieocenione. Z kolei Kozłowski wygrywa rywalizację w wadze do 52 kg i zyskuje dzięki temu 9 punktów w klasyfikacji Grand Prix po pierwszym turnieju. Rzecz jasna, będzie liderem wagi muszej.